Cześć, z tej strony Paweł Paczol. Witam Was na znanetypy.pl. Dzisiejszy mecz, który możecie obstawiać, to starcie pierwszej ligi, a więc Odra Opole kontra Warta Poznań. Wydaje się, że w tym meczu nie ma wielkiego pola manewru do dyskusji, że tutaj wszystko jest jasne, no bo Warta to drużyna walcząca o awans do ekstraklasy, która wygrała swoje dwa pierwsze spotkania, bo i wygrała z IKS-em Jastrzębie, gdzie pokazała hart ducha i strzeliła bramkę w ostatniej minucie, gdzie drugi mecz, kiedy ograła Olimpię grudziąc u siebie, a z kolei Odra Opole tylko zespół z dołu tabeli walczący o utrzymanie, który po tym restarcie w tych spotkaniach uzbierał tylko jedno oczko, a więc remisując z Radomiakiem Radom 0-0 i przegrywając z GKS-em Jastrzębie 1-2. Jakby na to spojrzeć tak zero-jedynkowo, o czym my tu rozmawiamy, prawda? Jedzie góra do dołu, oczywiście nie ma jeszcze kibiców, nie ma się na czym zastanawiać, pewna dwójeczka. I nie będę oryginalny, wydaje mi się, że Warta rzeczywiście wygra to spotkanie, natomiast chciałbym Wam zwrócić uwagę na coś innego, że Odra Opole, tak jak wspomniałem, grała z GKS-em Jastrzębie i grała z Radomiakiem Radom, a to nie są pierwsze lepsze drużyny, tylko to są drużyny, które grają również o awans do ekstraklasy, bądź co bądź zajmują miejsca premiowane barażem, a jednak Odra Opole i tutaj potrafiła się postawić, bo tu zremisowała, a tu przegrała jedną bramką. Dlatego co polecam? Polecam typ na Wartę Poznań, ale jaki? Taki, że obie drużyny strzelą gola i w tym meczu rzeczywiście może się coś zadziać. Na pewno podwyższy to Wam kurs niż sama czysta dwójka. Także zapraszam do subskrypcji, do polubienia, do dobrej zabawy i widzimy się ponownie na znanetypy.pl.